grup projektowych w programie Młody Obywatel. Mam nadzieję, że mnie wszyscy słyszycie, że pokonaliśmy pierwsze problemy techniczne. Widzimy się na tym szkoleniu. Ja nazywam się Mateusz Wojcieszak. Drugą osobą, która będzie ze mną współprowadziła to szkolenie, jest Joanna Gus. Od razu macie do nas adresy mailowe. A dlaczego je podajemy? Ponieważ na co dzień zajmujemy się koordynacją tego programu. Na co dzień pracujemy z wami, także z grupami projektowymi, z naszymi trenerami, tworzymy dla was materiały edukacyjne, prowadzimy komunikację o programie, więc warto sobie te nasze adresy mailowe zapisać, bo to jest takie miejsce, tak, które możecie się też udać, jeśli chodzi o pomoc, o kontakt. Więc to jesteśmy my. Joanna pojawi się też tutaj w tym oknie, zamienimy się miejscami gdzieś w połowie, myślę, za 30 minut, 25 minut. Joanna jest też teraz z wami na czacie, to znaczy ta forma webinarium umożliwia nam rozmowę z wami tak jak raz na żywo, ale też możecie zadawać nam pytania, już niekoniecznie głosowe, ale pisemne właśnie na czacie w waszym lewym dolnym rogu. Możecie zadawać te pytania, Joanna Gus będzie na nie odpowiadać, a później się zamienimy i ja będę na te pytania odpowiadał, ale wciąż jako Joanna Gus. No dobrze, po to się dzisiaj spotkaliśmy na tym webinarium. To szkolenie online jest takim ekwiwalentem szkolenia stacjonarnego, które odbywa się co semestr w różnych miastach w całej Polsce, w 12 miejscowościach w całej Polsce co semestr. Spotykamy się na takich 6-godzinnych szkoleniach stacjonarnych. Wcześniej to były spotkania dwudniowe, na których poznajemy się, poznajemy nauczycieli, nauczycieli, nauczycielki. Zapoznajemy was z tym, czym jest Młody Obywatel, zapoznajemy was z publikacją, ze ścieżkami, rozmawiamy o waszej roli, ale z różnych ważnych przyczyn niektórzy z was nie mogliście uczestniczyć w tym szkoleniu stacjonarnym, dlatego postanowiliśmy, że zorganizujemy takie metody, takie narzędzie zastępcze, jakie jest webinarium szkolenie online. Więc co jest nasz główny, główny nasz, jaki, co jest naszym głównym celem? Naszym głównym celem jest to, żebyście poznali program Młody Obywatel i żebyście ruszyli z działaniami, a jak już ruszyliście z działaniami, to żebyście osadzili je w całej strukturze programu, w harmonogramie, w obowiązkach opiekuna, w obowiązkach grupy projektowej, żebyście też zapoznali się i rozszerzyli swoje horyzonty, jeśli chodzi o inne ścieżki. Więc to jest główny cel tego jeszcze krótko o zasadach udzielenia głosu. Już opowiedziałem o tym na samym początku, że do rozmowy z nami służy lewy dolny róg. Powiedzcie mi też, jak mówię za szybko, bo Joanna mi tutaj czasem hamuje. Tak, postaram się mówić wolniej. Więc zasady udzielania głosu. Na sam koniec, jeszcze po całej tej prezentacji, będzie taki moment na ses taka sesja pytań i odpowiedzi, więc będziecie mogli też zadawać pytania wtedy, ale główną naszą zasadą jest to, że zadajemy te pytania w trakcie. Dlatego też tutaj jesteśmy we dwie osoby, żeby na nie na bieżąco odpowiadać. Więc może w taki sposób będzie najlepszy. Ja też i Anna też staramy się zaglądać na czat, więc może na żywo będziemy w stanie odpowiedzieć na część Waszych pytań. Dobra. Co to jest w ogóle Młody Obywatel? Nie wiem, czy wszyscy jesteście pierwszy raz w Młodym Obywatelu. Teraz rozpoczynamy już 10. edycję tego programu. Młody Obywatel to jest program ogólnopolski, czyli nie ograniczamy swoich działań, swojego zasięgu do jednego województwa, czy do kilku województw. Jesteśmy w całej Polsce i biorą udział w naszym programie szkoły, nie tylko szkoły, instytucje, biblioteki ze wszystkich województw. To, co jest ważne, że nie ograniczamy też swojej działalności tylko do szkół albo do szkół konkretnego etapu. Mamy w swoim programie szkoły ponadgimnazjalne, szkoły gimnazjalne, szkoły podstawowe, przedszkola, mamy organizacje pozarządowe, biblioteki, lokalne grupy działania, młodzieżowe rady gminy. Nie ograniczamy się do żadnej konkretnej instytucji czy placówki. Naszym celem jest w każdej edycji jest to, aby promować społeczność lokalną oraz też pokazywać uczniom albo młodym ludziom, którzy biorą udział w tym programie, że mogą aktywnie działać, mogą działać w swojej społeczności, wychodzić poza szkołę, wychodzić poza instytucje i otwierać się na nowe doświadczenia i na nowe historie i ciekawe osoby.
oni mogą po prostu działać w swoim najbliższym otoczeniu razem z sojusznikami, razem z sąsiadami. I w każdym roku, a rok w młodym obywatelu dzieli się na dwie edycje, czyli na semestr zimowy i semestr letni, bo tak pracujemy takim trybem szkolnym. W każdym roku, czyli co dwa semestry, zmieniamy temat, taki wiodący temat młodego obywatela. W poprzednim roku to była tematyka sportowa, ale to nie oznacza, że skupiliśmy się tylko na budowaniu swojego ciała albo na spędzaniu w zdrowy sposób swojego wolnego czasu. Chodzi o to, że połączyliśmy sport z działaniami charytatywnymi, z debatowaniem. Dwa lata temu połączyliśmy z takim wychodzeniem poza szkołę tematy związane z architekturą miejską, w ogóle z architekturą, z gminą, z tym, jak wygląda nasze otoczenie poza szkołą. W tym roku skupiliśmy się na takim szeroko pojętym działaniu obywatelskim, aktywności obywatelskiej. Dlatego nasz program w tym roku, nasza edycja nazywa się Młody Obywatel Rozmawia, bo chcemy namówić Was, a przez Was także Waszych uczniów i uczennice, młodych ludzi, którzy z nami działają, do tego, aby wychodzić poza szkołę, szukać sojuszników, rozmawiać z nimi, poznawać się, integrować. I to jest nasze główne założenie tej edycji. Nasze działania w ramach Młodego Obywatela nasze wsparcie można ułożyć w oś czasu. Mam nadzieję, że otrzymaliście już egzemplarz harmonogramu drukowany. Nazywamy to też czasem przewodnikiem po programie. Dajcie znać, jak ktoś nie otrzymał, najlepiej mailowo, ale mam nadzieję, że już otrzymaliście to razem z publikacją. To jest taki skrót dla Was, wskazówka, drogowskaz, jakie wsparcie oferujemy w jakim czasie. Tu ja widzę, że jest chyba nieaktualny, ale zaraz otworzę Wam aktualny. O, mam aktualny harmonogram. Jesteśmy już w kwietniu, prawie maju. Ja przedstawię Wam krótko, na czym ten harmonogram, na czym ten przewodnik polega. Myślę, że teraz lepiej trochę widać, czy nie? Okej. Na samym początku, teraz nie patrzymy na datę, ale na samym początku wysyłaliśmy do Was pakiety startowe. Po prostu przekazywaliśmy Wam publikację Młodego Obywatela oraz ten przewodnik po tematach, który teraz, przewodnik po terminach, czyli ten harmonogram, który widzicie teraz. Mam nadzieję, że też przewodnik otrzymaliście. Wysyłaliśmy do Was taki pakiet startowy. Mam nadzieję, że udało Wam się choć w części zapoznać z publikacją, z jej strukturą, to, że jest podzielona na rozdziały. To się działo jeszcze w marcu, to są te szkolenia stacjonarne, o których już mówiłem. W skali roku to są 24 szkolenia, w skali jednej edycji semestru to jest 12 szkoleń w różnych miastach. W Gdańsku, Warszawie, Toruniu, Lublinie, Rzeszowie, Wrocławiu, tak, w wielu miastach. Spotykaliśmy się z nauczycielami. W tym roku te szkolenia są takim elementem obowiązkowym. Szkolenia stacjonarne lub tak jak teraz spotykamy się na szkoleniu online dla osób, które z ważnych przyczyn nie mogły brać udziału. Postanowiliśmy, że te szkolenia będą obowiązkowe. To nie jest takie oczywiste, ponieważ wiele lat w Młodym Obywatelu spotykaliśmy się na dłużej, czyli na 2 dni, ale nie było to. To było takie szkolenie dodatkowe, opcjonalne. Kto chciał się zgłosić, to się zgłaszał. No ale zauważyliśmy, że u osób, które uczestniczą w takim szkoleniu, się zacina? Widać mnie? Jest ok, a przepraszam, bo mnie się zacięło. Przepraszam Was. U osób, które uczestniczyły w tym szkoleniu, zauważyliśmy, że projekty są zrealizowane zgodnie z kryteriami dobrego projektu uczniowskiego, że udaje się je doprowadzić do końca, że grupy uczniowskie są zadowolone z realizacji swoich projektów. Więc postanowiliśmy, że rozszerzymy to na wszystkich i oferujemy takie jednodniowe szkolenie dla wszystkich. Mam nadzieję, że jak zgłosicie się w przyszłej edycji do Młodego Obywatela, to że uda Wam się dojechać też na takie szkolenie, już na takie szkolenie online. To co nas czeka teraz, co drugi czwartek wysyłamy do Was newsletter i on się pojawi także dzisiaj, ten newsletter na Waszych skrzynkach mailowych. Ten newsletter zawiera w sobie taki
skrót najważniejszych informacji właśnie z harmonogramu, zawiera też inspiracje, różne inspiracje z działań innych grup, ale także polecamy Wam inne naszej fundacji albo zaufanych instytucji. Więc to jest taka dawka inspiracji dla Was i też przypomnień. Jeśli nie otrzymujecie tego newslettera co drugi czwartek, to znaczy, że prawdopodobnie w zgłoszeniu mamy nie Wasz adres mailowy lub Wasza skrzynka nie wiem, przekierowuje te wszystkie wiadomości do spamu. Warto sprawdzić folder spam, a jeśli w folderze spam albo w folderze usunięte nie ma wiadomości od nas, to proszę dajcie nam znać, wymienimy Wasz adres na wskazany przez Was. Co się jeszcze odbywa oprócz newslettera przez cały etap realizacji Waszych projektów, to jest właśnie działanie w Waszych szkołach. To, co jest najważniejsze, to, co jest fundamentem młodego obywatela, czyli to, że razem z uczniami tworzycie własny projekt. Wybieracie temat wspólnie, najpierw ścieżkę, później temat po zapoznaniu się z publikacją i realizujecie Wasze działania. Wychodzicie poza szkołę, spotykacie sojuszników, podsumowujecie projekt. To jest najważniejsze młodym obywatelom. Co się jeszcze ciekawego odbywa? Zachęcamy Was, żeby w trakcie realizacji Waszych działań, w trakcie działań uczniowie albo Wy wysyłali do nas krótkie relacje w różnej formie. Na przykład w formie wiadomości na Facebooku, na przykład przez naszego maila obywatelmałpa.co.org.pl. Joanna, myślę, że zapiszę za chwilę też tego maila. Możecie wejść na naszą stronę też młodoobywatel.co.org.pl. Tam w prawym rogu jest taki kafelek dodaj relacje. Jest wiele różnych dróg, do których zachęcamy Was, żebyście za pośrednictwem nich wysyłali do nas te relacje. To mogę robić jedno zdjęcie z krótkim opisem, co robicie. To jest też dla nas fajne, bo widzimy, że te Wasze działania się odbywają. To nie jest obowiązkowy element, ale z miłą chęcią pochwalimy się też Waszymi zdjęciami, informacjami o działaniach Waszej grupy na naszym Facebooku. I tu też możemy wstawić. Joannie też uda się wstawić tutaj adres na Facebooka. Pojawi się też na tym czacie adres do naszej grupy na Facebooku. To jest takie miejsce, zachęcamy, jak się skorzystacie z Facebooka, do dołączenia. Tam są nauczyciele z poprzednich edycji. To jest takie miejsce wymiany właśnie relacji, zdjęć. Możecie zadawać też tam pytania i nam, i innym nauczycielom. Takie miejsce integracji, sieciowania. To z takich działań, które trwają cały czas realizacji, to jest wszystko. Mamy też dla Was dodatkowe komponenty. Takie wsparcie w postaci warsztatów dla uczniów. W tym semestrze chcemy odwiedzić 22 szkoły lub instytucje bez żadnych ograniczeń geograficznych, terytorialnych. Czekamy na zaproszenie. Warsztaty z uczniami to są takie bezpłatne warsztaty realizowane przez naszego trenera lub trenerkę, która przyjeżdża do Was do szkoły i razem z Waszą grupą projektową przeprowadza warsztat na ważny dla Was temat. To może być temat związany z pozyskiwaniem sojuszników, ale też związane z tym, jak współpracować w grupie, albo jak podsumować projekt. Wy sami wspólnie z trenerem wybieracie taki temat. Tak jak powiedziałem, to jest komponent zupełnie dodatkowy. Zgłoszenia już ruszyły. Warto wejść na naszą stronę internetową i tam jest taka zakładka warsztaty dla uczniów. Tam znajdziecie szersze informacje, jak o przykładach z poprzednich lat warsztatów. A zasady zgłoszenia są bardzo proste, to znaczy czekamy na Wasze kreatywne zgłoszenia najlepiej, kiedy byłyby one od samych uczniów i uczelni. To znaczy na naszego maila obywatelmałpa.co.org.pl czekamy na Wasze zgłoszenia. Im szybciej, tym lepiej, bo już miejsca powoli się rozchodzą. Dajcie nam znać, jeśli chcecie widzieć nas w swoich szkołach, my z miłą chęcią do Was przyjedziemy. Oprócz warsztatów z uczniami, które realizowane są przez naszych trenerów, mamy też wizyty koordynatorskie, czyli chcemy my. Czyli ja i Joanna, która jest pod. Widzę, że mamy takie szczątkowe, ale czy to. Nie wiem, na chwilę, wiem, że na chwilę przerywa obraz, ale myślę, że dźwięk działa sprawnie. Więc nie będę. Chcemy też Was odwiedzić. Chcemy odwiedzić 8 takich szkół, instytucji. Zasady zgłoszenia są takie same. Znacie nasz mail, znacie naszego Facebooka, znacie nasze maile. Zaproście nas do siebie. Z miłą chęcią przyjedziemy. Też zrealizujemy taki krótki warsztat, 2-godzinny z Waszymi uczniami, ale też porozmawiamy z Wami, na czym
wasze działania polegały. Możecie zaprosić też nas na finał waszych akcji, wtedy z chęcią przyjedziemy i zrobimy kilka fajnych zdjęć. Oprócz tego elementy dodatkowe, webinaria tematyczne. W tym semestrze zorganizujemy dla was dwa webinaria tematyczne na ważne dla was tematy. Myślę, że już mogę zdradzić, na jakie tematy. Ponieważ już pytaliśmy was o zdanie i na grupie facebookowej i w newsletterze, mam nadzieję, że wzięliście udział w tej ankiecie. Przeprowadzimy dwa webinaria. Jedno webinarium o tym, jak angażować rodziców do działań projektowych waszych uczniów, w ogóle do działań, jak wspierać rodziców, jak informować rodziców o działaniach waszej grupy projektowej. A drugi temat będzie o tym, webinarium o tym, czym jest uczniowskość i jak dbać o uczniowskość waszych projektów. Czyli co to znaczy, że projekt jest naprawdę uczniowski, że realizują go uczniowie i jak właśnie tę cechę, to kryterium wspierać w waszych działaniach. Oprócz tego powstanie też dodatkowy materiał edukacyjny i on będzie związany właśnie z webinarium o rodzicach. Czyli dostaniecie też taki poszerzony materiał w formie elektronicznej o tym, jak angażować rodziców do pracy społecznej, do projektów edukacyjnych waszych uczniów. Chciałem o finansach, chociaż rekrutacja się już skończyła, to znaczy to będzie taka informacja na ewentualnie przyszłą edycję. Mamy też taki dodatkowy komponent, przyjeżdżamy do animator i wolontariusz Banku Gospodarstwa Krajowego i robimy dla takiej większej grupy lekcje o finansach, o przedsiębiorczości, o finansach osobistych, ale też o finansach gminy, w takiej formie ciekawej lekcji przedsiębiorczości. Ale tak jak powiedziałem, już ten termin zgłoszeń na ten komponent minął, więc chcę jeszcze powiedzieć o końcowych tutaj punktach naszego harmonogramu. To, co jest takim najważniejszym i jedynym terminem w Młodym Obywatelu, to jest termin wysłania relacji końcowej, czyli takiego sprawozdania, ale ważne to jest sprawozdanie, które wypełniają uczniowie, czyli grupa projektowa z udziałem was oczywiście. Taka forma przesłania trzech zdjęć i napisania, na czym wasze działania polegały. Krótki formularz relacji końcowej. Myślę, że da się go wypełnić w 20 minut. Można to zrobić podczas ostatniego spotkania waszej grupy po podsumowaniu. I taki formularz trzeba wysłać do nas do 16 czerwca. Jeśli wiecie, że wasz finał akcji odbędzie się później, dajcie nam znać na maila. Bez problemu przedłużymy dla was ten termin czekania na relację końcową. Po relacji końcowej prześlemy też na wasze adresy mailowe, czyli już do was skierowany mail z prośbą o wypełnienie ankiety końcowej. To będzie taka odrobinę bardziej poszerzona ankieta, która ma sprawdzić, czy wy jako opiekunowie, opiekunki, nauczyciele, nauczycielki nauczyliście się czegoś w Młodym Obywatelu. To jest dla nas ważne, ponieważ chcemy wiedzieć, czy nasz projekt jest fajny tylko dla uczniów, czy też uczy was czegoś, podnosi wasze kompetencje, wasze doświadczenie. I zachęcamy, żebyście też wypełnili dla nas tę ankietę, to będzie dla nas bardzo pomocne. Po wypełnieniu relacji końcowej otrzymacie od nas zaświadczenie dla was i dla opiekunów wspierających. Jeśli po drodze zauważycie, że działania waszych grup projektowych zaangażowali się inni nauczyciele, to dajcie nam znać, wyślemy dodatkowo też takie zaświadczenia dla opiekunów wspierających, chyba że już wpisaliście takich opiekunów w formularz rejestracyjny. Oprócz zaświadczeń dla was, dyplomy otrzymają również uczniowie i uczennice. Zazwyczaj wysyłamy 10 takich dyplomów in blanco do wypisania, ponieważ nie gromadzimy danych uczniów i uczennic. Jeśli wiecie, że wasza grupa projektowa już zawiera więcej osób niż 10, to dajcie więcej dyplomów do was. I o czym ostatni punkt chyba? Ogólnopolska prezentacja projektów młodzieżowych. Też już rekrutacja ruszyła. Czy ktoś z was słyszał o PPM-ie? O ogólnopolskiej prezentacji projektów młodzieżowych? Dajcie znać na czacie. Super. Widzę, że słyszeliście. To pewnie same Marto, Miro, Mariolo, Michale, sami byście lepiej o tym powiedzieli. Ogólnopolska prezentacja projektów młodzieżowych to jest taki finał działań uczniowskich, które są realizowane w ramach wielu naszych programów Centrum Edukacji Obywatelskiej. To jest taki czas, kiedy na Zamku Królewskim w Warszawie, w Arkadach Kubickiego, uczniowie waszej grupy projektowej otrzymują taką przestrzeń do wystawienia swoich działań.
do pochwalenia się innym uczniom i uczennicom z całej Polski, zaproszonym gościom, władzom, mieszkańcom Warszawy. To jest takie święto projektów lokalnych. Ono się cieszy zawsze co roku ogromnym zainteresowaniem, ale też daje nam dużo energii. Wiemy, że osobom uczestniczącym, grupom uczestniczącym też daje dużo takiej energii. Ogólnopolska prezentacja OPM odbędzie się 13 czerwca. My już znamy datę. Rekrutacja ruszyła na stronie internetowej. Co ważne, jeśli chodzi o strukturę wszystkich grup, o liczbę wszystkich grup, to nas, z młodego obywatela, jest najwięcej. Znaczy, w tym roku chcemy zaprosić 20 grup z młodego obywatela z semestru zimowego i z semestru letniego. Wypełniajcie formularz. Liczy się też kreatywność waszego podejścia do stoiska, co chcecie zaprezentować. Oczywiście wy jako uczestniczycie w semestrze letnim, nie macie jeszcze zrealizowanych projektów, ale to nie oznacza, że nie macie szansy na pokazanie swoich działań. Absolutnie macie takie same szanse jak grupy, które już zakończyły realizację z semestru zimowego. Po prostu opiszcie, co w waszym projekcie się wydarzy do tego czasu. Zaplanujcie sobie ten projekt, to też wam pomoże lepiej myśleć o projekcie. Super, przeszliśmy przez cały ten harmonogram. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Macie go też w wersji papierowej, w wersji elektronicznej na naszej stronie w zakładce harmonogram. Możecie do niego zajrzeć. Zachęcamy, żeby przypiąć go też w widocznym miejscu, w którym spotykacie się z naszą grupą projektową. Co dalej? No, dalej ścieżki, czyli to, jak zorganizowana jest praca tematycznie w Młodym Obywatelu. Powiedziałem wam już, że mamy ogólny temat, czyli Młody Obywatel rozmawia. Szeroko pojęta aktywność obywatelska. W ramach tego dużego tematu możecie wybrać jedną z ścieżek. Możecie oczywiście też łączyć, miksować, ale zachęcamy was do tego, żeby myśleć o działaniach Młodym Obywatelu w rozumieniu trzech ścieżek. Pierwsza ścieżka to jest Urząd od Podszewki. To są działania, które polegają na otwieraniu instytucji, nie tylko urzędu gminy, czy urzędu miasta, czy urzędu powiatu, tak jak jest to w tytule tej ścieżki. Myślimy tu w ogóle o instytucjach publicznych, o instytucjach, które są zazwyczaj zamknięte. Myślimy tu o bibliotekach, szpitalach, komisariatach policji, organizacjach pozarządowych, telewizji, urzędzie gminy. To jest, musicie sami na podstawie diagnozy waszego osiedla, waszej gminy ustalić, która instytucja jest najciekawsza dla uczniów i innych mieszkańców. I działanie w ramach Urzędu od Podszewki polega na tym, że wasza grupa projektowa znajduje instytucję, sama się do niej wybiera, to znaczy poznaje ją, poznaje sojuszników, którzy są w tej instytucji, czyli jest takie pierwsze otwarcie dla grupy i na podstawie tej współpracy organizuje jedno większe spotkanie dla sąsiadów, dla okolicznych mieszkańców, dla osób, które uczniowie zaproszą, także dla rodziców, innych nauczycieli. Czyli jest takie podwójne otwarcie. Najpierw sama grupa projektowa, uczniowie poznają tę instytucję, a później uczniowie sami realizują projekt polegający na przykład na nocy w urzędzie, grze miejskiej po urzędzie czy po instytucji, pikniku przed komisariatem policji, różne formy realizacji tych zadań. Ważne, żeby to było spotkanie otwarte. To jest Urząd od Podszewki. Z takich ciekawych przykładów jest właśnie Dzień Otwarty w Urzędzie Miasta w Olsztynku. To, co jest ciekawe, że była to inicjatywa młodzieżowa, młodzieżowych radnych z Młodzieżowej Rady Gminy Olsztynka oraz burmistrza. W 2013 roku oni zorganizowali Dni Otwarte Urzędu Miejskiego. Polegało to na tym, że wszyscy mieszkańcy, którzy przyszli tego dnia, mogli wchodzić do dowolnych pokojów, mogli sprawdzić, jak wygląda sala ślubu, w jaki sposób przebiega ceremonia ślubna, jak na przykład dowiedzieć się, jakie działania promocyjne podejmuje ratusz. Pracownicy urzędu omawiali procesy realizowania inwestycji. W takim wydarzeniu uczestniczyło blisko 600 osób i organizatorzy tego wydarzenia zostali wyróżnieni taką nagrodą, która nazywa się Super Samorząd 2013. Ona jest realizowana przez Fundację Batorego i przez Kancelarię Prezydenta. To jest Dzień Otwarty w Urzędzie. To jest jeden ze sposobów realizacji tej ścieżki. Druga ścieżka to jest reportaż po sąsiedzku.
To są działania, które polegają także na wychodzeniu poza szkołę i na poznawaniu ciekawych miejsc i ciekawych historii sąsiadów z naszej okolicy. To znaczy uczniowie wcielają się w rolę reporterów, i reporterek, wychodzą poza szkołę, szukają najpierw, robią taką diagnozę, coś ciekawego, czy skupią się na miejscu, czy skupią się na sąsiadce, która jest na przykład znaną, nie wiem, znaną weterynarką, albo że skupią się na rzemieślniku, który wyrabia wiklinowe kosze. Szukają takich ciekawych historii, przeprowadzają reportaż w dowolnej formie. Może to być reportaż fotograficzny, radiowy, jakiś internetowy, taki kręcony na żywo, na przykład aplikacjami z telefonu komórkowego. Oprócz tego, że stworzą ten reportaż, to na sam koniec muszą go też zaprezentować, czyli zaprosić na taką prezentację sąsiadów, samych bohaterów reportażu, rodziców, innych nauczycieli i zorganizować taką publiczną realizację projektu. Reportaż po sąsiedzku. Dobry przykład to jest klub fotograficzny Okno, który powstał w gimnazjum w Łucharzu. To nauczyciele, pan Robert i Dorota, od kilku lat prowadzili z młodzieżą działania takie lokalno-historyczne, przybliżające lokalne historie i postanowili zaangażować uczniów i uczennic, też harcerzy i harcerki do działań fotograficznych i założyli klub fotograficzny Okno, w którym młodzież do tej pory zrealizowała już kilkanaście projektów właśnie dokumentujących życie w miejscowościach i okolicy. I były fotoreportaże o wsi zalanej przez sztuczne jezioro, zbierali historie i portrety swoich rodzin w takiej serii Sagi Rodzinne, różne formy realizacji też tego zadania. Mówię właśnie o tych dobrych przykładach, żeby też Wam naświetlić, jakie działania w ramach tych konkretnych ścieżek można realizować. Trzecia ścieżka. Warsztaty przyszłościowe. Warsztaty przyszłościowe to jest taka udokumentowana forma, nie chciałem powiedzieć, nie jest zastrzeżona, ale jest to ustalona forma partycypacji obywatelskiej, czyli takiego współuczestniczenia w życiu swojej dzielnicy, swojego miasta, swojego państwa. Chodzi o to, że obywatele mają głos, mogą wypowiadać się o tym, jak gmina funkcjonuje, jak są wydatkowane pieniądze, co nam się podoba, co nam się nie podoba w gminie, czy w naszym mieście, czy w powiacie, czy w województwie, czy w państwie. I takie warsztaty przyszłościowe polegają na tym, że najpierw grupa projektowa, czyli uczniowie z waszej klasy, wybierają sobie ważny dla nich temat. To może być temat związany z zaniedbanym parkiem wokół szkoły. To może być temat duży, czyli na przykład o tym, jaka będzie przyszłość waszej gminy za 5, 10, 15 lat. I w ramach takiego pierwszego etapu przygotowawczego, zapoznają się z tematem, zapraszają sojuszników na takie jedno spotkanie, czyli na te warsztaty przyszłościowe. I to mogą być różni sojusznicy, różne grupy. To mogą być rodzice, to mogą być seniorzy, lokalni przedsiębiorcy, to mogą być radni, radne, to może być burmistrz, to, no nie wiem, seniorki, seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W ramach tego pierwszego etapu przygotowawczego zapoznają się z tematem, myślą o różnych scenariuszach. Potem przechodzą w etap krytyki, czyli krytykują, czyli za 5-10 lat to będzie to złe, to złe, to wszystko się zawali. Mamy etap krytyki. Później przechodzimy do etapu utopii, czyli momentu, w którym zapominamy o wszystkich barierach, marzymy, jak dobrze mogłoby być na przykład za 5, 10, 15 lat w naszej gminie, że wszystkie drogi będą to pięknie zrobione, że będzie zielono, że wszyscy będą mieli dobrą pracę. Etap utopii. I na sam koniec, na etapie realizacji, konfrontują te różne punkty widzenia z etapu krytyki i z etapu utopii, tak aby dojść do kompromisu i wypracować jakieś realne rekomendacje. Te rekomendacje spisujecie, wasza grupa projektowa spisuje i też przekazuje je dalej, czyli promuje, na przykład do lokalnych mediów, do radnych, do decydentów, czyli do osób, które mają wpływ na dalsze działania. I to są całe warsztaty przyszłościowe, taka konkretna metoda. O tej konkretnej metodzie też mówimy w całym rozdziale naszej publikacji. Dobry przykład, dobra praktyka z Kazimierza Wielkiego. Nie, Dolnego chciałem powiedzieć. Kazimierza Wielkiego. Nie, Kazimierza Wielkiego. Nie. Ani nie z Kazimierza Wielkiego, ani nie z Kazimierza Dolnego.
tylko Kazimierzu Wielkim. Kazimierzu Wielkim. To jest biblioteka publiczna, miejsko-gminna i powiatowa biblioteka publiczna w Kazimierzu Wielkim. To jest w województwie świętokrzyskim. W 2016 roku, właśnie wraz z mieszkańcami, mieszkankami swojej miejscowości, wypracowali w ramach warsztatów przyszłościowych pomysły na ulepszenie samej biblioteki. To wszystko odbyło się pod takim hasłem Głos należy do Ciebie i zaproszono właśnie uczniów, uczennice, nauczyciele, nauczycielki z gmin miastowych, seniorów, seniorki, radnych, wiceburmistrza. I właśnie w ramach tych warsztatów, w których wzięło 30 osób udział, zastanawiali się, czy działania w ramach biblioteki mają sens, jak działania w bibliotece powinny wyglądać, co biblioteka powinna oferować, w jakich godzinach powinna działać. I na tej podstawie wypracowali rekomendacje, które wdrażają w życie. To są właśnie warsztaty przyszłościowe. Powiedziałem to o wszystkim. Mam nadzieję, że to Wam trochę rozjaśniło, a jeszcze takie rozjaśniające, to nie wyjaśni, pokazałem Wam trzy ścieżki, ale to nie znaczy, że wszystkie trzy musicie realizować. Zasadą jest, że wybieracie razem z grupą jedną z tych trzech ścieżek. I realizujecie projekt swój, dostosowany oczywiście tematycznie do zainteresowań Waszych i uczniów i do chęci realizacji Waszych uczniów. I go realizujecie razem z grupą. Wszystkie szczegóły co do realizacji krok po kroku, czyli jakie powinny być kroki na samym początku, w postaci pierwszego spotkania grupy projektowej, później jak zdobywać sojuszników, też później na koniec jak podsumować projekt, wszystko znajdziecie w publikacji. W każdym tym rozdziale te kroki są rozpisane. I zachęcamy Was oczywiście do przeczytania całej publikacji, ale po przeczytaniu jednego z tych rozdziałów, którymi jesteście zainteresowani, będziecie mieć już jasność, jak taki projekt zrealizować. Warto też niektóre ciekawe elementy przedstawić uczniom, tak żeby oni też znali tę publikację. Ja Wam bardzo dziękuję, zająłem Wam 30 minut, tak jak planowałem. Teraz przekażę też to miejsce, tutaj to okienko Joannie. Ja będę odpowiadał w imieniu Joanny na czacie i porozmawiacie teraz o kryteriach jakości projektu Młodego Dobra, dzień dobry. Widzę, że mnie widać. Mam nadzieję, że też że mnie słychać. Słychać mnie? Ktoś napisze na czacie, czy mnie słychać, bo nie mam takiej pewności. Super. Ja mam na imię przedstawił. Cześć. Program i to ja często się z Wami kontaktuję. Kontaktuję się mailowo, możliwe też telefonicznie. Mam też nadzieję, że to będzie się z nami kontaktować telefonicznie. Widzę, że trochę rwie łącze, Mateusz. Czy to bardzo Wam przeszkadza? Czy możemy kontynuować? Będę kontynuować, jeżeli coś się mocniej skomplikuje, to będziemy nad tym próbować jakoś. Okej, damy radę. Super. Twarda grupa. Słuchajcie, ja mam zawsze takie wrażenie, że Was tam nie ma, chociaż jak pytacie, to znaczy, że jesteście. Jedna rzecz, którą wydaje mi się, że Mateusz nie powiedziałeś, to relacja końcowa. Czy mówiliście trochę o relacji końcowej? Kto wypełnia relację końcową? Wy uczniowie, tak? Mówiliście? Okej, dobra. Ja tego nie zarejestrowałam w takim razie. Przed nami są kryteria jakości projektu Młodego Obywatela, MOP. To skrót, który dość często używamy. Jest ich kilka, jest ich osiem. Te kryteria są dostępne również w publikacji, którą otrzymaliście. Mniej więcej tam trzecia, czwarta, piąta strona. One są trochę bardziej opisane. Przez chwilę trochę o nich opowiem. Zacznijmy od pierwszego z lewej strony. Projekt jest dziełem uczniów i uczennic. Co to oznacza? Oznacza to, że wasza grupa projektowa, uczniowie i uczennice, którzy są w waszej grupie, są za ten projekt odpowiedzialni. To oni w dużej mierze decydują, jaki jest cel projektu, jaki jest temat projektu. Mam nadzieję też, że decydują, jaka jest ścieżka projektu. To jeżeli nie decydują, jaka ścieżka zostanie wybrana, to na pewno, bo na przykład ktoś jest polonistą, ja jestem polonistką i na pewno wybrałabym ścieżkę reportaż po sąsiedzku. To jeżeli tak już się stało, w tym momencie powinniście dać uczniom, uczennicom możliwość wyboru tematu oraz celu projektu. To jest pierwsze kryterium. Projekt ma jasno określone cele, cel mierzalny, cel umiejscowiony w czasie, cel realny do zrealizowania dla konkretnej grupy. Projekt ma rozpisany harmonogram i podział zadań.
Słuchajcie, my o tym harmonogramie bardzo dużo mówimy na szkoleniu stacjonarnym, na które Wam się nie udało dotrzeć i nie bez przyczyny, bo to jest taka rzecz, którą bardzo często się bagatelizuje i mówi się, tam harmonogram bez sensu, przecież projekt nie jest długi, u niektórych trwa miesiąc, u niektórych trwa 2 miesiące, u niektórych 3, bez sensu, żeby rozpisywać harmonogram. Nam się wydaje, wręcz jesteśmy pewni, że jeżeli coś nie jest umiejscowione w czasie, to ma duży potencjał rozłażenia się. Czyli na przykład, jeżeli mieliby się rok szkolny, który po prostu nazywałby się rok szkolny, a nie trwałby od 1 września do 25 czerwca, to miałoby to duży potencjał rozejścia się, bez takich też kamieni milowych, typu na przykład wakacje, ferie, święta, egzaminy gimnazjalne, pewnie ktoś z Was dzisiaj był na takim egzaminie. Także taki harmonogram powinien mieć miejsce i ten harmonogram powinien być jak najbardziej szczegółowy. Róbcie tak, że na przykład rozpisujecie sobie zadanie na tydzień i też weryfikujecie te zadania, czy one zostały zrealizowane. Podział zadań, który powinien być wpisany w harmonogram, podział zadań, jak dzielić takie zadania. Takie zadania warto dzielić przez pryzmat tego, co ma się zadziać w projekcie, biorąc pod uwagę umiejętności waszych uczniów i uczennic. Czyli na przykład, jeżeli Krysia jest świetna w robieniu plakatów, ale na przykład nie lubi pisać materiałów pracowych, to nie dawajcie jej materiałów pracowych, tylko pozwólcie jej zrobić Krysi plakat, bo prawdopodobnie wyjdzie jej to o wiele lepiej. A jeżeli Krzysiek generalnie nie radzi sobie z żadnym zadaniem, tak też się zdarza, a bardzo chce być w projekcie, to warto przydzielić go do jakiejś dwójki. Na przykład robić tak, że jedno zadanie robią dwie osoby, a nie tylko jedna. Wtedy jest większy potencjał taki, że to zadanie zostanie wykonane. Projekt kończy się ewaluacją i podsumowaniem. Co to oznacza? Podsumowujecie projekty. Kto robi podsumowanie projektów? Napiszcie na czacie. Czy ktoś robi? Szczerze. Nic nie widzę. Kurczę, nikt nie robi podsumowania. To w takim razie trochę się zatrzymam. Okej, podsumowuję. Magdalena podsumowuje. Widzę, że ktoś jeszcze pisze, także myślę, że nie, aż takiej tragedii w grupie nie ma. Słuchajcie, projekt edukacyjny, projekt uczniowski, jak sama nazwa mówi, czy młodzież podsumowuje? W zasadzie tak, młodzież podsumowuje, ale też warto podsumowywać z młodzieżą. Dlaczego? Dlatego, że wy jako opiekunowie grupy macie większy potencjał wejścia na poziom refleksji. Niekoniecznie to się może udać młodzieży bez waszej pomocy. Co się dzieje w trakcie takiego podsumowania? W trakcie takiego podsumowania zadajecie sobie bardzo proste pytanie. Czego się nauczyliśmy? Co się udało? Co się nie udało? Co warto świętować, a co warto poprawić? Tak, co warto poprawić po zakończonym projekcie? Też może warto wytyczyć sobie jakieś kolejne tematy. Bardzo często projekty, które się realizuje, mają też taki charakter inspiracyjny. Często młodzież łapie bakcyla i chce realizować coś nowego w podobnej tematyce w kolejnym czasie. Projekt wychodzi poza szkołę, znajdując sojuszników i sojuszniczki. Słuchajcie, sojusznik i sojuszniczka, czy możecie mi napisać na czacie, kto to może być? Co to mogą być za osoby? Sojusznicy i sojuszniczki. Takie 30 sekund daję Wam na napisanie na czacie, kto to może być. Burmistrz, pewnie. Piszę o podsumowaniu trochę. Członkowie Rady Miasta, tak, dyrektor szkoły. Tak. Partnerzy. Tak, to jest synonim. Sojusznik jest synonimem partnera. Słuchajcie, dlaczego o to pytam? Dlatego, że bardzo często słowo sojusznik, dzielnicowy też, jak najbardziej. Słowo sojusznik pojawia się jako synonim sponsora. Sponsor może być sojusznikiem, ale generalnie możecie zrealizować każdy z projektów, o których mówił Mateusz, bez sponsorów. Okej, Mateusz pokazuje, że już problemy techniczne są opanowane. Możecie zrealizować każdy projekt, który jest modą obywatelu, bez sponsorów. Warto szukać osoby, które będą wspierać działania grupy. Mogą być to te wszystkie osoby, które zostały wymienione na czacie, również właściciel kawiarni, który robił podsumowanie, również pani Hania, która piecze chleb i zrobi kanapki na podsumowanie, ale też ktoś, kto na przykład wypuszczy Wam namiot na jakiś festyn. To grono sojuszników jest ogromne,
to mogą być również rodzice. Mateusz Wam zdradził jeden z tematów naszego webinarium tematycznego oraz materiału edukacyjnego, który będzie gotowy w maju, w jaki sposób angażować rodziców. Także to też mogą być tacy sojusznicy, którzy bardzo często są tacy, niekoniecznie wpada się na pomysł, żeby zaangażować rodziców od razu, ale są oni najbliżej grupy. No i myślę też, że może im coraz bardziej zależeć na tym, żeby młodzież wspierać. Trzy ostatnie kryteria. Projekt jest zaprezentowany publicznie. Co to oznacza? Oznacza to, że projekt kończy się publiczną prezentacją. Taka publiczna prezentacja może mieć różne formy. Chodzi o to, żeby zaprezentować innym osobom niż grupa efekty pracy grupy. Czasami to się dzieje podczas festynu, czasami to się dzieje podczas jakiejś projekcji filmu, na przykład w kawiarni, a czasami to się dzieje w internecie. Ważne, żeby pokazać, żeby rozszerzyć grono odbiorców i odbiorczyń Waszych działań. Projekt jest udokumentowany. Oznacza to, że w trakcie realizacji projektu robicie zdjęcia oraz też wpisujecie notatki. Wpisujecie notatki, do których możecie się odnieść. Czasami też warto będzie jakieś krótkie podsumowanie spotkania grupy. Coś, co wszystko co ułatwia Wam pracę. Dlaczego warto udokumentowywać projekty? Dlatego, że do rzeczy, które widnieją na zdjęciach, które są opisane, łatwiej się wraca, łatwiej podczas podsumowania i ewaluacji łatwiej się przypomina, co się zadziało w danym momencie. Co dalej? Projekt jest promowany lokalnie. Oznacza to, że projekt jest w jakiś sposób widoczny w swojej lokalnej społeczności. Z jednej strony możecie wykorzystywać takie proste kanały dostępu do lokalnej społeczności, jak na przykład słup ogłoszeniowy, na którym możecie bez problemu coś zawiesić, jakiś osiedlowy sklep, parafię. Ale też fajnie, jeżeli współpracujecie z lokalnymi mediami. W naszej publikacji, pod koniec publikacji jest wzór presspaku, takiej informacji prasowej, którą wysyła się do lokalnych mediów. Bardzo często też właśnie ci sojusznicy, o których wcześniej mówiłam, są na przykład właśnie redaktorami, dziennikarzami w lokalnych mediach i mogą Was po prostu wesprzeć jakimś artykułem, jakąś audycją. Także to promować można na wiele sposobów. Ja teraz będę chciała, puszczę ankietę dotyczącą tych kryteriów jakości projektów i chciałabym, żebyście zagłosowali na to kryterium, które Waszym zdaniem jest największym wyzwaniem do zrealizowania. I sobie trochę o tych wyzwaniach porozmawiamy, o tych trzech największych wyzwaniach, które wskażecie. Mam nadzieję, że uda mi się ankietę puścić. Tak, widzicie ankietę? Dajmy sobie jakieś 30 sekund na głosowanie. Każdy może oddać jeden głos. I głosujemy na to kryterium, które dla Was wydaje się być największym wyzwaniem. Ok, coś już się pojawia. Sześć osób zagłosowało, czekamy jeszcze na resztę osób. Jeszcze 10 sekund sobie damy, ok? Dobra, 10 sekund na pewno minęło. Projekt wychodzi poza szkoły, znajdując sojuszników i sojuszniczki. Projekt jest dziełem uczniów i uczennic oraz projekt ma rozpisany harmonogram i podział zadań. Tak, to zaznaczam. Projekt jest, wychodzi poza szkołę. Zaznaczam, do końca nie wychodzi. I projekt ma rozpisany harmonogram i podział zadań. Słuchajcie, tam gdzie jest taki żółty fleks, to są te kryteria, które Waszym zdaniem są najtrudniejsze. Mariola pisze, że projekt jest dziełem uczniów, ale odpowiedzialność opiekuna. To może zaczniemy od tego, od tego kryterium projekt jest dziełem uczniów i uczennic. Słuchajcie, jak najbardziej. Jakby w Młodym Obywatelu w zeszłym semestrze mieliśmy grupę z przedszkola, ale mamy też grupy ze szkół średnich. I jakby ten poziom odpowiedzialności opiekuna w takim
tak dużej rozpiętości wiekowej, on jest bardzo różny. Wiadomo, że w przedszkolu jakby dzieciaki nie są samodzielne i większość rzeczy w zasadzie robi się za nie. A w szkole średniej ta samodzielność już jest o wiele większa. Jednak z naszego doświadczenia bardzo często widzimy, że nauczyciele nie oddają projektów uczniom i uczennicom, wolą jakby wyręczać młodzież w pracy, ponieważ raczej boją się porażki albo nie ufają młodzieży. Pamiętajcie, że projekt edukacyjny jest formą uczenia się, uczenie się przez doświadczenie. I czasami może być tak, że nauczymy się więcej przez negatywne doświadczenie, przez to, że coś nam nie wyszło, przez to, że nawet projekt się nie zakończył i przez tą refleksję, dlaczego tak się wydarzyło. Ja Was zachęcam do tego, żebyście jako opiekunowie, opiekunki projektów stali raczej z boku i odpowiadali za takie duże punkty w projekcie, które jakby mają wpływ na sformułowanie celu, na sformułowanie tematu, dopilnowanie harmonogramu, jakby trochę przypilnowanie tego, że zadania są wykonywane na sprawozdawczość, ale jedną z ważniejszych Waszych ról jest również bezpieczeństwo młodzieży. Także bądźcie z boku, bądźcie takim odpowiedzialnym opiekunem z boku, ale słuchajcie też głosu młodzieży. Jakby ten głos jest ważny, ten głos jest bardzo istotny w tym procesie realizacji i kończenia projektu. Ja widzę, że jakaś dyskusja się rodzi na czacie, także mam nadzieję, że w tym temacie jeszcze ktoś wymienicie się zdaniem na czacie. Jeżeli w tym temacie chcielibyście jeszcze więcej porozmawiać, to jak w ogóle, jakby, jak, w jaki sposób, co zrobić, żeby projekt był bardziej dziełem uczniów i uczennic, ja zachęcam do tego, to, żeby się z nami kontaktować bezpośrednio, bo bardzo często jest tak, że po prostu opiekunowie nie do końca wiedzą, jak to zrobić. Mi też się zdarzało, że bardzo często swoje grupy uczniowskie wyręczałam. W dużej mierze przez to, że bałam się tego, że po prostu zrobią coś niefajnie w projekcie, ale też wydawało mi się, że po prostu sobie nie poradzą. Jeżeli chcecie trochę o tej sytuacji pogadać, o waszych indywidualnych sytuacjach, też zachęcam do tego, żeby do nas po prostu dzwonić i pisać. My też po to jesteśmy, żeby was jakby w takich trudniejszych sytuacjach wspierać. Kolejne kryterium. Projekt wychodzi poza szkoły, znajdujące uczniów i sojuszniczki. Było sporo głosów na kryterium. Mam do Was prośbę o określenie dlaczego. Dlaczego to jest takie trudne? Czy możecie mi na czacie napisać, dlaczego to kryterium jest takie trudne do realizacji? Problem z wypowiedzią uczniów. Ania, to jest ciekawa rzecz, o której piszesz. Warto pobudzać motywację wewnętrzną i zewnętrzną. Mi jest daleko do wartościowania tego, że motywacja wewnętrzna jest o wiele ważniejsza niż zewnętrzna. Wiecie, jak w szkole się pobudza motywację zewnętrzną. To może być ocena, to może być jakiś plus zachowania. W zależności od tego, jakby, jak refleksyjni są też wasi uczniowie, stosujcie takie metody, żeby ta motywacja nie opadała, nie? Jeżeli projekt im się spodoba, jeżeli projekt będzie czymś, co uczniowie chcą naprawdę robić, to motywacja raczej będzie. Jak zdobyć sojuszników? Jak zdobyć sojuszników? To jest dobre pytanie. Słuchajcie, na pewno warto usiąść z grupą i przemyśleć w ogóle tak, jak macie już harmonogram i wiecie, co chcecie robić w projekcie, to pomyśleć, jakie macie zasoby w swojej okolicy, jakie macie zasoby w swoim najbliższym otoczeniu. I oprę się na takim konkretnym przykładzie. Jeżeli grupa chce zrobić reportaż o sąsiadach, i potrzebuje do tego kamery, której nie ma w szkole, i potrzebuje kogoś, kto montuje filmy. To sojusznikiem może być osoba, która posiada kamerę i która ją pożyczy, i ktoś, kto wie, w jaki sposób taki film zmontować, a może jeszcze dalej, wie, w jaki sposób nauczyć uczniów taki film zmontować. I w tym momencie możecie jakby wskazać w swojej lokalnej społeczności takie konkretne osoby. Na przykład kamerę posiada ksiądz, na przykład kamerę mają w przedszkolu. A przecież opiekunka zna dyrektorkę przedszkola i na pewno jakoś się dogadają, że ta kamera zostanie pożyczona. A w zakładzie fotograficznym, filmowo-fotograficznym w miasteczku pracuje tata Damiana, który jest w grupie i może tata Damiana pomoże zmontować film.
Słuchajcie, tych możliwości jest dużo. Starajcie się o tych sojusznikach myśleć z taką otwartą głową i patrzeć jak najbliżej. Jak najbliżej siebie, jeżeli najbliżej Was nie znajdą się osoby, które mogą Was wesprzeć, wtedy jest motywacja, żeby szukać jeszcze dalej. Ja poproszę jeszcze Mateusza, żeby wysłał Wam link do publikacji o szukaniu sojuszników. Mamy taką fajną publikację dotyczącą, w jaki sposób szukać sojuszników w swojej lokalnej społeczności. Ona nie jest bardzo obszerna, ale ona pomaga na większość pytań, które zadają sobie osoby, ale jak mam w ogóle kogoś zaprosić do współpracy, jak tę współpracę podtrzymywać, jak dziękować sojusznikom. Na te wszystkie pytania znajdziecie odpowiedź w publikacji, do której zaraz zalinkuję Mateusz. Projekt ma rozpisany harmonogram i podział zadań. Słuchajcie, totalnie nie wiem, dlaczego to kryterium jest wyzwaniem. Możecie mi wyjaśnić? Szczególnie te osoby, które głosowały, dlaczego to może być wyzwanie? Na czacie czekam na Wasze głosy. Dobra, ktoś pisze. Zachęcam inne osoby też, które nawet nie głosowały na to. Ankieta była anonimowa, także niektóre zmienić anonimowości tej ankiety. Jak stworzyć harmonogram? Znajdziecie taką informację w publikacji. Jest taka tabelka z podziałem zadań i do kiedy takie zadania trzeba wykonać i kto jest za to odpowiedzialny. Taka tabelka może składać się dosłownie z czterech kolumn i z kilkunastu, kilkudziesięciu wierszy, w zależności od tego, jak wasz projekt jest rozbudowany. Z tego co kojarzę, to taki przykład harmonogramy znajduje się w pierwszym rozdziale publikacji, ale też powinien znajdować się z tyłu publikacji. O, widzę, że Mateusz już zalinkował do publikacji kolejny krok na szlaku współpracy. Wiem, że bardzo często zdarza się tak, że harmonogram nie jest realizowany, ponieważ ktoś się z czymś spóźnił. Albo ktoś po prostu zapomniał, zrobił coś później. Dodawajcie trochę więcej dni w harmonogramie. Dodawajcie taki bufor czasowy z myślą taką, że jeżeli ktoś nie zrobi czegoś na piątek, to wpisujcie w harmonogram na przykład termin do niedzieli. Wtedy jest większa szansa, że to się uda. Też fajnie, jeżeli ktoś będzie pilnował harmonogramu. Może być opiekun. Jeszcze fajnie, jeżeli będzie to ktoś z uczniów. Czy harmonogram można modyfikować? Tak, jak najbardziej harmonogram można modyfikować. Ważne tylko, żeby nie modyfikować tych najważniejszych kamieni milowych. Także, jeżeli na przykład sobie zaplanowaliście podsumowanie na 30 maja, to trzymajcie się tego i pamiętajcie, że po prostu tego 30 maja wiele rzeczy powinno być zrealizowanych. Jeżeli w harmonogramie opiszecie sobie takie najważniejsze belki, najważniejsze rzeczy, które muszą zadziać się podczas projektu, na przykład znalezienie sąsiadów do reportażu. Przepraszam, opisanie pytań, przeprowadzenie wywiadów, zmontowanie filmu, prezentacja publiczna. To są główne belki. Te cztery rzeczy to mogą być cztery główne belki waszego harmonogramu i według nich dopisujecie drobniejsze zadania, które przypisujecie uczniom i uczennicom. Jeżeli trzeba modyfikować, bardzo często trzeba. Ja nie pracowałam nigdy w projekcie, którego harmonogramu nie modyfikowałam. My też z Mateuszem modyfikujemy harmonogram programu Młody Obywatel. Nie oznacza to, że ten harmonogram, który widzieliście przed sobą, on będzie modyfikowany, ale nasza praca, taka wewnętrzna w programie, bardzo często podlega modyfikacji. Różne rzeczy się dzieją po drodze, także też warto mieć to na uwadze. Ja bym kryteria jakości już kończyła i pokazała Wam film, taki film dotyczący projektu w pigułce. Chyba, że są jeszcze jakieś pytania dotyczące kryteriów jakości. Chyba nie ma. Nie ma pytań, więc puszczam film. Włączcie dźwięk. Realizując projekt edukacyjny, pamiętajcie o pięciu ważnych krokach. Krok pierwszy. Wybierzcie temat, którym chcecie się zająć. Może to być na przykład reportaż o ciekawej sąsiadce.
krok drugi. Określcie cel waszego projektu. Odpowiedzcie na pytania. Czego chcielibyście się nauczyć? Co chcielibyście zrozumieć? Krok trzeci. Spiszcie plan pracy grupy i rozdzielcie zadania. To jest czas na działanie. Krok czwarty. Pokażcie innym efekty waszej pracy. Na prezentację zaproście wszystkie osoby zaangażowane w projekt. Krok piąty. Spotkajcie się i podsumujcie. Porozmawiajcie o tym, z czego jesteście zadowoleni i co warto poprawić. Dowiedz się więcej na www.młodyobywatel.co.org.pl. No tak, 5 kroków. Czyli 5 kroków, bardzo, bardzo taka pigułkowa forma tego, co się dzieje u Was w projekcie, tego, co się zadzieje albo już się dzieje. Ten film jest dostępny w sieci. Mam nadzieję, że Mateusz do niego zalinkuje na czacie, bo dobrze ten film obejrzeć kilka razy w grupie. Zobaczyć kilka razy w grupie, trochę też podać refleksji, a gdzie my jesteśmy, czy mamy już temat, czy mamy już cel, a może już nasze działanie się rozpoczęło, czy też może jesteśmy przed rozpoczęciem działań. Zachęcam do tego, żeby z takich krótkich form korzystać i też generalnie często wchodzić na stronę. Jaka jest Wasza rola w projekcie? My już trochę o tym rozmawialiśmy. Jaka jest Wasza rola w projekcie? Ja jeszcze trochę spróbuję zbiorczo podsumować Waszą rolę. Wasza rola powinna być głównie taka wspierająca. Jako opiekunowie jakby zbieracie grupę. Fajnie, jak tą grupę zbieracie, po prostu szukając osób chętnych, dając na przykład jakieś ogłoszenie, które napisane jest takim językiem korzyści, że młodzież dzięki temu projektowi znajdzie to, to i to, nauczy się tego i tego. I wspieracie młodzież w realizacji projektu. Oznacza to, że młodzież realizuje wspólnie ustaloną wizję projektu pod Waszym okiem. Wasza rola jest głównie wspierająca. Jakby mówię to, kieruję te słowa w zasadzie do każdego z Was, mając z tyłu głowy to, że część z Was uczy w podstawówkach, część w szkołach średnich, ale też ufam, że macie w sobie taką dużą wiedzę, że wiecie, ile swobody możecie Waszej młodzieży przekazać. Dbajcie o bezpieczeństwo, to też jest bardzo ważne, ale też powtarzam to chyba po raz piąty. Dalsze kroki w projekcie. Słuchajcie, fajnie, tak, pójście koniecznie ten film w Waszej szkole, pójście ją go Waszym dzieciom, młodzieży, spójrzcie, gdzie jesteście. Czy jesteście już po wyborze celu, po wyborze tematu, czy może już jesteście w trakcie pierwszych wizyt w urzędzie i już wiecie, jak będzie wyglądała Wasza gra w urzędzie, albo macie już wysłane zaproszenia na warsztaty przyszłościowe. Co się powinno dalej zadziać, jakie dalsze kroki, to w dużej mierze weryfikuje publikacja. Ona pokazuje Wasz projekt krok po kroku. Praktycznie ścieżkę, którą wybieracie, cel, który sobie opiszecie, który sobie postawicie, Wasza publikacja, którą każdy z Was otrzymał, jest w stanie Was prowadzić dalej. Jeżeli na jakimkolwiek działaniu zatrzymacie się i trochę będziecie mieli spuszczone ręce i brak motywacji, to jest moment, kiedy warto do nas zadzwonić, kiedy warto do nas napisać i możemy porozmawiać, możemy też przyjechać na wizytę koordynatorską, może też warsztaty z trenerem się u Was przydadzą, także to są takie działania, takie elementy wspierające, które mogą Wam też pomóc pchnąć projekt do przodu. Także ja mam nadzieję, że jednym z dalszych kroków będzie zgłoszenie na ogólnopolską prezentację projektów młodzieżowych i wysłanie nam filmiki, zaproszenie na warsztaty i zaproszenie na wizytę koordynatorską, bo powiem Wam w tajemnicy, że jak na razie to mamy tych zaproszeń bardzo mało, a z chęcią jeździmy po szkołach i z Wami się spotykamy. Te wizyty też nie mają na celu kontroli, jakby one generalnie w ogóle nie mają na celu kontroli. My przyjeżdżamy Was poznać, popracować z Wami. Czasami też takie spotkanie pozwala ruszyć z miejsca. To też się zdarza, że grupa stanie w miejscu. Mamy takie doświadczenia, że grupy stają w miejscu bezpośrednio przed zakończeniem projektu.
Niektórym udaje się zakończyć, niektórym nie. Ja trzymam za Was kciuki, żeby Wam się to udawało, żebyście potrafili radzić sobie z wyzwaniami, które spotkacie na Waszej projektowej drodze. Klikam znowu na ten obrazek. Sesja pytań i odpowiedzi. Słuchajcie, to jest ten moment, jaki jest czas trwania takiej wizyty. Ania, skąd jesteś? Bo jeżeli jesteś na przykład z Warszawy, to taka wizyta może trwać nawet 4 godziny. Jeżeli jesteś z Krosna, to z reguły taka z Rzeszowa. Taka wizyta może trwać 3 godziny do 4. Słuchajcie, wiele miejsc w Polsce dojeżdżamy w 3-4 godziny. Do Rzeszowa jest trochę dalej. Do Poznania już jest trochę bliżej. Także też staramy się mierzyć siły na zamiary. Tak jakby staramy się, jeżeli na przykład do Rzeszowa jedziemy na daleką wizytę z reguły i przyjeżdżamy dzień wcześniej i staramy się spędzić z Wami jak najwięcej czasu. Przed każdą wizytą, o, Bydgoszczy, super, to po sąsiedzku ze mną, z moim domem rodzinnym, jest, jeżeli zawsze jak jedziemy, o, to Małgorzata i Magdalena, powinniśmy przyjechać na wizytę do Was, na dwie wizyty tego samego dnia. Może w taki sposób się umówimy. Warto wysłać maila albo zadzwonić jutro, żeby ustalić termin. O, wow, trzy szkoły w Bydgoszczy. Mateusz, widziałeś to? Z pewnością, jeżeli są na przykład trzy wizyty w jednej miejscowości, wyjeżdżamy dzień wcześniej. Jeżeli możemy na przykład, jeżeli na przykład w szkole możemy spotkać się o godzinie 14 i popracować do godziny 17, z reguły wyjeżdżamy tego samego dnia. Wszystko zależy od ustaleń z Wami. Jakby nie wszyscy mogą, Radziejowice, Grodzisk, super. Nie wszyscy mogą spotkać się też po południu, także też czasami przyjeżdżamy dzień wcześniej. I pojawiamy się w Waszej szkole tak, jak Wam to pasuje. Także słuchajcie, my tego czata nie będziemy archiwizować, mimo że zapamiętałam trzy szkoły z Bydgoszczy i kilka nazw innych miejscowości. Jeżeli chcecie, żebyśmy przyjechali, koniecznie wyślijcie nam maila. Mateusz, zapiszesz mojego maila raz jeszcze na czacie, tak żebyście pamiętali, po prostu zaproście nas i ja się odezwę, zadzwonię, napiszę, ustalimy konkretny termin. Taka uwaga co do wizyt. Trudno nam czasami ustalać termin dnia na dzień. Miejcie to na uwadze, że my też mamy, tak, mamy dość szczegółowy harmonogram, który czasami modyfikujemy, ale nie zawsze nam się to udaje. Także na przykład już teraz zbieramy terminy wizyt na maj. A maj jest dość krótkim miesiącem, także warto odzywać się już teraz, wysyłać zaproszenie i będziemy starać się po prostu Was odwiedzać, trochę pracować z grupą, trochę też zobaczyć, co się u Was dzieje. Czy jeszcze jakieś pytania? Co do programu Młody Obywatel. A, ja coś napisałam. Nie, Mateusz coś napisał. Słuchajcie, jeżeli coś Wam się urodzi po webinarium, po tym spotkaniu, to po prostu dzwońcie do nas. Nasze numery macie na stronie internetowej. Maile też znacie, także to jest po to tam w drugiej części kabla jesteśmy, żeby z Wami rozmawiać, żeby Wam na mail odpisywać. Do tego Was bardzo zachęcam. Jeżeli nie ma więcej pytań, to będę chyliła się ku końcowi, bo widzę, że jest po 18. Ktoś coś pisał, ale chyba się trochę zawstydził. Jeszcze chwilę poczekam. Cisza. No dobrze, to chyba uszanujemy tę ciszę. Dziękuję Wam za spotkanie. Mam nadzieję, że kilka rzeczy Wam się rozjaśniło w głowie. Jeżeli nie, to czekam na kontakt. Dzięki. Pa, pa. Pa, pa. Mm-hmm.